raczej będziemy jedli chleb z wodą, niż mogli sobie pozwolić na zakup mieszkania. 2023 rok wygląda lepiej niż końcówka 2022 roku. Nie opłaca się inwestować w nieruchomości, ponieważ inflacja jest taka wysoka. Obligacje Skarbu Państwa dadzą Ci więcej niż zarabianie na mieszkaniach. Cześć, witajcie. Nazywam się Maciej Welman i na kanale Flip na Pierwotnym opowiem Wam dzisiaj, jak zacząć inwestować w nieruchomości w 2023 roku. Zacznijmy może od dobrych wiadomości. Jeżeli jesteście w rynku lub śledzicie to, co się dzieje, to faktem jest to, że końcówka poprzedniego roku, czyli końcówka 2022, to był marazm na rynku. No listopad, grudzień nie cieszyły się mieszkania dużą popularnością u naszych klientów. To, co robiły media, to całe pompowanie tej otoczki związanej z olbrzymimi podwyżkami cen gazu, prądu. Oczywiście podwyżki są i one mają rzeczywisty wpływ na stan naszych portfeli, ale retoryka, która płynęła z głównych kanałów informacyjnych, była taka, że raczej będziemy jedli chleb z wodą, niż mogli sobie pozwolić na zakup mieszkania. I teraz musimy jakby rozmawiać od początku do końca. Jeżeli kogoś stać na mieszkanie, ale przez rekomendację KNF-u, która doliczała plus 5% do zdolności kredytowej, czyli tak naprawdę jak kredyt był oprocentowany na 2 plus stopa referencyjna 6,5 plus 5%, to naprawdę zdolność kredytowa Polaków drastycznie opadła. Teraz to zostało już poprawione, mamy rekomendację KNF-u plus 2,5%, ta zdolność Polaków się poprawiła, ale przyjmujmy przypadek, że kogoś było stać na to mieszkanie. No to pierwsze, odbił się od rekomendacji, drugie, to co powiedziałem, ta retoryka była tak pejoratywnie nacechowana, tak negatywny wydźwięk był tego, co do nas mówią, że ludzie, którzy chcieli kupić mieszkanie, którzy mieli taką potrzebę, odsunęli swoją decyzję w czasie. Ale jeżeli mieszkamy na kawalerce bądź mieszkaniu dwupokojowym i urodzi nam się dziecko i potrzebujemy koniecznie, niezbędnie następnego pokoju i stać nas na mieszkanie, to jak długo jesteśmy w stanie odkładać tą decyzję w czasie? Możemy poczekać miesiąc, kwartał, pół roku, ale w momencie, kiedy nasze dochody pozwalają na spłatę zobowiązania, w końcu będziemy zmuszeni podjąć decyzję o zakupie. No ale ta końcówka poprzedniego roku, no i niewątpliwie wiele osób wstrzymało się z zakupem. Zresztą są też badania, które prowadzi chociażby grupa Oto Dom. Każdy z nas ma do nich dostęp. Jak wejdziecie sobie tam w odpowiednią zakładkę na naszym poprzednim odcinku, na webinarze z Katarzyną Kuniewicz, ona dokładnie wyjaśnia, gdzie są te dane statystyczne, opowiada też o tym, jak wygląda dzisiaj rynek, a jak wyglądał w poprzednim roku, więc ja tylko ze swojej strony powiem, że ten 2023 rok wygląda lepiej niż końcówka 2022 roku. Jak zmienił się rynek? No to przede wszystkim zmienił się in minus. Jeżeli policzycie sobie produkcję deweloperską, czyli podaż mieszkań, to ona uśredniając spadła o około 40% versus to, co produkowali deweloperzy w 2021 roku. I w 2023 na dzień dzisiejszy ta produkcja deweloperska, czyli ilość rozpoczynanych nowych inwestycji w tym kraju, jest na zdecydowanie niższym poziomie niż była. I teraz osoba, która chce kupić mieszkanie, zauważy to tak naprawdę dopiero za półtora roku. Uśredniając, produkcja bloku trwa 18 miesięcy, bo jest bardzo dużo działek w kraju, które mają pozwolenie na budowę, cała papierologia jest załatwiona, deweloperzy tak jakby czekają na zielone światło, żeby rozpocząć budowy. Ale nawet gdy mogą wejść, że tak powiem, z dnia na dzień i rozpocząć budowę, no to od momentu wejścia generalnego wykonawcy do momentu wydania kluczy finalnemu klientowi trwa to około 18 miesięcy. I to będzie luka podażowa, która spowoduje, że kowalscy, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, to oni zauważą ten deficyt mieszkań nie dzisiaj, nie za pół roku, ale w połowie 2024, kiedy inwestycje tak naprawdę już ruszą, jeżeli zmieni się troszeczkę sytuacja u nas w kraju, mam na myśli spadną stopy procentowe, które będą następstwem spadającej inflacji,
Miejmy nadzieję, że w 2024 roku ona wyniesie jednoliczbowy wymiar, czyli zakładam, że będzie między 7 a 9%, no to wtedy ten ruch wróci bardzo mocno, no bo kredyty hipoteczne zostaną uruchomione. Pomijam te kredyty na 2%, które w tym roku mają pobudzić rynek nieruchomości. One oczywiście dadzą jakiś zapalnik do tego, że te ceny u deweloperów nie będą spadały, wzmoże się ruch, sporo osób na to czeka. Deweloperzy w ogóle pod to grają, podpisując umowy w systemie 5,95 z możliwością otrzymania kredytu z dotacją państwową i tak dalej, i tak dalej. Ale ten przysłowiowy Kowalski, który nie załapie się na kredyt na 2% i dostanie w końcu tani kredyt normalny z banku, nie załapie się na 2%, bo ma już jakieś mieszkanie, bo się nie łapie, bo kwota i 100 innych czynników, pójdzie do deweloperów, to się okaże, że będzie musiał znowu czekać kolejne 15 miesięcy, aż dostanie finalnie gotowy produkt. Więc jak zacząć inwestować w 2023 roku? Przede wszystkim kupić mieszkanie, na którym będzie można zrealizować zysk. I zaraz na pewno pojawią się komentarze, a co to jest za problem? Pójdę do dewelopera, tylu deweloperów buduje mieszkania, kupię mieszkanie i zarobię. Okej. Ale kupić mieszkanie, a kupić mieszkanie, na którym uda się zarobić, to są dwie całkowicie inne sprawy, które się łączy tylko jedna rzecz, a tak naprawdę słowo mieszkanie. Badanie rynku, które jest podstawą działania na rynku pierwotnym i oczywiście na rynku wtórnym, i wytypowanie mieszkania, to jest ogrom pracy i dzisiaj znalezienie tego mieszkania, na którym prawdopodobnie zarobicie duże pieniądze w przyszłym roku, jest naprawdę bardzo czasochłonne. Czego obawiają się ludzie? No tutaj jeszcze do niedawna i obecnie obligacje Skarbu Państwa cieszyły się bardzo dużą popularnością, ponieważ płaciły 1% powyżej inflacji, a inflację no mamy na ultra wysokim poziomie, 17% któryś miesiąc z rzędu. Myślę, że ta wysoka inflacja będzie się utrzymywała jeszcze do końca 2023 roku i ona zacznie spadać, mam nadzieję, w 2024 roku. I rzeczywiście to była bardzo dobra alternatywa, tylko dla kogoś, kto miał jednostkowo zainwestować w nieruchomości, czyli dzisiaj kupuję mieszkanie, sprzedaję i wychodzę z biznesu. Jeżeli chcieliby się działać na rynku nieruchomości i regularnie czerpać z niego zyski w oparciu o bezpieczne aktywo, w długim horyzoncie czasowym, ja inwestuję w nieruchomości od 10 lat. Oczywiście są lepsze lata, gorsze lata, mam na myśli o wyniki finansowe, ale inwestuję w nieruchomość, dlatego że to jest bezpieczne zarabianie pieniędzy. Nie wiąże się z ryzykiem i ja wiem, że jak dzisiaj zarabiam, to za 10 lat również będę na tym zarabiał. No, opierając swoje zyski na obligacjach, na przykład obligacje Skarbu Państwa czy o lokatę w perspektywie 10-letniej, no to nie wróżę, że ktoś tu zarobi porównywalne w jakimkolwiek stopniu pieniądze do obrotu na rynku pierwotnym. Jeżeli chodzi o zyski, to ja mogę powiedzieć o sobie, że rok 2022 to jest jeden z lepszych lat, jakie miałem za sobą. 2023 też zapowiada się na bardzo dobrze, dlatego że będąc w ciągu inwestowania, układamy plan inwestycyjny zawsze na 18 miesięcy. Ja dzisiaj realizuję zyski z mieszkań, które zarezerwowałem półtora roku temu. Cały czas na bieżąco jestem w rynku, rezerwuję kolejne mieszkania, które będę sprzedawał za pół roku, za rok, za półtora. Dlatego wynik finansowy jest na pewno wyższy od osoby, która jednostkowo wchodzi w temat. Jeżeli chodzi o nieruchomości, warto poświęcić trochę temu czasu i czerpać z tego regularne dochody, ale trzeba się w to zaangażować, nie na zasadzie złotych strzałów. Dzisiaj kupię, może kupię za 8 miesięcy kolejne mieszkanie i za półtora roku kolejne, tylko cyklicznie, regularnie obracać tymi nieruchomościami i zacząć na nich zarabiać. Czy warto inwestować w 2023 roku? Myślę, że warto. Jest spora liczba deweloperów, którzy dalej są skłonni rozmawiać z inwestorami. Możemy otrzymać preferencyjne warunki, które pozwolą nam po prostu zarabiać dobre pieniądze. Jaką nieruchomość wybrać w 2023 roku na handel? Osobiście odradzałbym zakup mieszkań z segmentu 55 a 75 metrów lub szeregów, które są ułożone w lokali pod miastami koło dużych aglomeracji, dlatego że siłą tych konkretnych powierzchni byli klienci kredytowi, którzy na dzień dzisiejszy wyparowali z rynku.
Dlatego mówię o tym oczywiście, co zrobić z pierwszą nieruchomością. Jeżeli masz duże doświadczenie, dostaniesz super cenę, zrobiłeś badanie rynku, wiesz, gdzie jesteś ze swoim produktem, to jest co innego. A jeżeli chcesz zacząć inwestować w nieruchomości, to postaw na pewniaki. Co jest pewne? No małe mieszkania do 42 do 45 metrów, dwupokojowe, to były, są i będą najlepsze mieszkania, na których można zarabiać, ponieważ jest niska kwota całkowita. W dużej mierze jest to klient gotówkowy, więc mamy łatwość sprzedaży. Dlaczego pominają kawalerki? Osobiście zrobiłem ze 120 flipów na rynku pierwotnym, jednego flipa na rynku wtórnym i nigdy nie miałem żadnej kawalerki. Może kupiłem kawalerkę od dewelopera, ale z możliwością wydzielenia sypialni, no bo kawalerka to jest mało metrów, mały zysk i osobiście uważam, że klient, który może kupić 28 metrów kawalerkę, a 33 metry dwa pokoje, dopłaci za te 5 metrów po to, żeby mieć osobne pomieszczenie, chociaż jak dziewczyna się na Was obrazi, to wyjdzie i trzaśnie drzwiami do drugiego pokoju. Dlatego nie jestem osobiście zwolennikiem kawalerek. Drugi pewniak w mojej ocenie to są mieszkania z rynku pół premium lub premium, powyżej 90 metrów, gdzie wykańczamy je w wysokim standardzie. Chcemy trafić do klienta zamożnego, który aż tak bardzo nie odczuł skutków obecnej sytuacji gospodarczej. Miał pieniądze, ma i może pozwolić sobie na realizację zakupów mieszkań za gotówkę. Nie do końca go ten kredyt hipoteczny obchodzi. Jeżeli chodzi o inwestowanie w 2023 roku, to patrzyłbym na to bardzo szeroko, jak zacząć inwestować w ogóle w nieruchomości, a niekoniecznie fokusować się, że ten rok jest inny od poprzedniego. 2024 znowu przyniesie bardzo dużo zmian. W 2022 mieliśmy nowelizację ustawy deweloperskiej. Jakby każdy rynek, czy handlujemy mieszkaniami, czy produkujemy serwetki, zmienia się cały czas. Ideą w ogóle prowadzenia biznesu jest to, aby się dostosowywać do rynku, nie działać według starych, wypracowanych schematów, które mogą się zmieniać. Musimy je modyfikować i dopracowywać cały czas. My jako FNP robimy w roku 700 spotkań z deweloperami. Ja i mój wspólnik Patryk Sołtysiak, którego pewnie kojarzycie z kanału, robimy w roku około 40-50 flipów. Jesteśmy na bieżąco z tym, co mówią deweloperzy i co mówią klienci. Dlatego, jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam Was na kolejne filmy na tym kanale. Tutaj na dole macie zaproszenie do darmowego mini kursu i adres do naszej strony www. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!